środę? Czy we wtorek? Środę. Jest środa, 8 marca, Dzień Kobiet. Piękny dzień. Już tam dzisiaj pojawił się filmik na kanale rano. Ale teraz, no jeszcze stwierdziłam, że dogramy vloga. Jak to ostatnio mam w zwyczaju. Jadę właśnie po dzieciaki, a wcześniej, no tak jak to była taka standardowa runda, czyli najpierw załatwiam różne sprawy i zakupy, a potem zbieram dzieci. Przypomniałam sobie dzisiaj, że z tego wszystkiego jeszcze nie zrobiłyśmy z Matyldą pieniaty, a w sumie to już powiedzmy, że taki zwyczaj mamy, że zawsze na to urodziny ta pieniata jest. To jedna z atrakcji dla dzieciaków, mam wrażenie. No i właśnie, no i jest trochę mało czasu, więc muszę się dzisiaj za to wziąć. Szczególnie, czy ja jak ja, ale Matylda musi wymyślić przede wszystkim, jaka ta piniata ma być, w sensie jaki to kształt i tak dalej. No a potem to już pójdzie, mam nadzieję, z górki. Więc tak, to w ramach przygotowań do urodzin jeszcze cały czas, no słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby tylko pogoda była dobra, bo na razie prognoza jest taka sobie, powiedziałabym. Znaczy, jeśli będzie padał nawet śnieg, czy nawet jakby mżyło jakimś deszczem, to nie będzie tragedii. No, ważne, żeby nie padało bardzo. Dwa lata temu chyba, albo trzy, już nie pamiętam, jednego roku rzeczywiście była taka kiepska pogoda, a mimo to impreza się udała, więc myślę, że w tym roku też nam bardzo to nie pokrzyżuje planów. Ale wiadomo, jest przyjemniej, kiedy świeci słońce, nie? W zeszłym roku było cieplutko, świeciło słoneczko, właśnie było fajnie. No, ale nic, mam nadzieję, że nas pogoda nie zawiedzie. Póki co jadę, załatwiam sprawy, potem wracam. Dzisiaj mam nadzieję, że odwiedzą nas moi rodzice, może Pawła. No zobaczymy. W każdym razie póki co lecę. Prosił mnie, żebym przekazała... Chodź na słówko. A wy dziewczyny zostańcie tutaj, dobra? Chodź, Wodziuś. Chodź, no to. Kwiatki dla mnie i dla dziewczyn. I to mieliście dać razem, ale tata dzisiaj, wiesz, nie może. Daj jednego Klarze, jednego Matyldzie, dobra? Powiedz, że to od ciebie i od taty. Ode mnie i od taty. Jednego. Ode Klarze. Dziękuję ci. Ode mnie i od taty. Dziękuję. No i słodziaki moje, to jest taki prawdziwy dzień kobiet, nie? Mhm. Włóżcie sobie do wody. To nic, napraw go. O tak. Już, git. I tą różę taką uschniętą też tam spróbuj do wody wstawić. O, dziękuję! Ale ty jesteś słodziak. Jaki ty jesteś kochany. Oddałeś takie swoje gadżety z przedszkola? Super. Z okazji Dnia Kobiet. No pięknie, Władku, ale z ciebie dżentelmen. Jesteś przesłodki. Widzicie, jak fajnie mieć brata? No Wadek, stanąłeś na wysokości zadania. Gratuluję. Dobra robota, drugą łapę. Proszę bardzo. Ja się z Matylą zamieniłam, bo możemy? Bo ja miałam lizaczka już tam. Okej, rozumiem. Super. Ciastka się dojada? Aha. Zjadajcie. Ale powiem wam, że mamy więcej tych ciastek. Nie ma? Daj temu kotu odpocząć trochę. Miał ciężką noc, biduś. Nie macie? A tu kto siedzi? Kto wisi? Dobry wieczór Państwu. I tak właśnie nie wiem kiedy przyszedł wieczór. Były u nas... miałam gości, byli moi rodzice. Przyszli dziadkowie, generalnie jeszcze mama Pawła wpadła na chwilę, więc posiedzieliśmy sobie chwilkę, wypiliśmy kawę, zjedliśmy ciastko. Dzieciaki mają się trochę luzu i tam się coś oglądają chyba, czy co, nie wiem. Kot znowu się domaga wyjścia, już się zregenerował dzisiaj w ciągu dnia chyba i no już prosisz, już chcesz iść. Zjadł teraz przed chwilą i już ma ochotę znowu wychodzić. Chodź do mnie, chodź, ponegocjujemy trochę. Idę kąpać dzieciaki. Powiem wam, że jestem wykończona dzisiaj. Nie wiem czy, może w tym, że wczoraj się późno... Znaczy późno, nie położyłam się tak późno, ale powiedzmy, że później niż mam to w zwyczaju ostatnio. A wstałam dzisiaj wcześniej niż mam w zwyczaju, więc mam jakieś chyba braki w spaniu.
A więc coś czuję, że dzisiaj się szybciej położę. O, przyszedł na niego. Proszę bardzo. Taki jestem piękny. Taki przystojny, prawda? Nie, nie. Ale jesteś kochany. No wcale nie mam ochoty go puszczać, bo bym się go nim tutaj dzisiaj trochę pocieszyła i tak poprzytulała. On taki jest przytulaśny wieczorem właśnie. Ale go ciśnie, strasznie go widzę, roznosi, żeby wyjść właśnie i chyba trochę pożyć na dworze, tak? Podoba ci się takie życie nocne na dworze? Podoba mi się. Więc chyba się zlituję, zaraz go puszczę, może zechce wrócić dzisiaj trochę szybciej, a nie rano. Ty, gościu, jak będzie? No dobra, nie przedłużam, idę kąpać dzieciaki, właściwie zagoni się do kąpania. Przygotować ciuchy na jutro, bo to też mamy w zwyczaju, codziennie wieczorem to robimy po to, żeby rano już przynajmniej o tyle sobie skrócić wiecie, proces wychodzenia z domu. No i tyle. Na razie kończę.